hejtowane może być wszystko, komuś nie będzie się podobał nasz kolor oczu, włosów, ubiór, figura, zachowanie, zdjęcie profilowe. Nie mamy na to kompletnie wpływu, co kto o nas pomyśli. Natomiast w zależności od tego, ile mamy lat, różne są sposoby reagowania. Jeżeli to jest nastolatek czy osoba małoletnia, no to przede wszystkim osobie małoletniej muszą towarzyszyć rodzice i rodzice muszą jednak kontrolować, wiedzieć, co dziecko robi. Nade wszystko jest to temat, który warto analizować. Jest to zjawisko w internecie i opracowanie go od strony naukowej jest jak najbardziej uzasadnione. Mało tego, cieszę się, że to właśnie dzieje się w naszym środowisku, ponieważ część tego hejtingu i trollingu dotyczy tak samo spraw związanych z religią. To są przeróżne rzeczy, jeśli chodzi o hejting i Kościół. Częsty to jest coś, co dzieje się aktualnie. Uprawianie hejtingu no, się różni, bo ja dobrze znam, jak to w Rosji. W sieciach polskich, w polskim internecie znam mniej, bo mniej czytam, ale wygląda tak, że jednak jest różnica w kulturze, w używania tej sieci. Brak takiej no, edukacji odbioru mediów. To, co się nazywa w języku angielskim media literacy. Takich programów nie ma w szkołach, na uczelniach wyższych i to widocznie nawet w innych zachowaniach, a szczególnie w sieci. O wiele łatwiej zrobić, jak nie widzisz kogoś, coś powiedzieć takiego chamskiego, niż w twarz. Tę konferencję przygotowaliśmy tak naprawdę przez miesiąc. W początku myśleliśmy, że będzie to konferencja uniwersytecka, a okazało się bardzo szybko, że spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem na innych uniwersytetach. Stąd dzisiaj możemy się cieszyć statutem konferencji ogólnopolskiej. Gościmy 8 uniwersytetów. Chodzi o promocję. Naszym dużym sukcesem jest zasięg na Facebooku podczas promocji całego wydarzenia, bo obserwowało nas ponad 32 000 internautów i to bardzo cieszy. Z konferencji, która dzisiaj się odbywa, prowadzimy relacje online w czasie rzeczywistym na Twitterze i jest to bardzo ścisłe związanie z nazwą naszego koła, właśnie Public Relations w Social Media. Here it goes again with me. I'll be out there.